Pewnego razu, podczas grania Brawl Stars, do mojej głowy wpadła pewna myśl. Co gdyby spróbować odwzorować Brawl Stars w Minecrafcie? Tak właśnie wpadłem na pomysł zbudowania trzech map z Brawl Stars w Minecraft. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak mi poszło, to zapraszam do oglądania. Od razu po stworzeniu świata zacząłem zastanawiać się, którą mapę wybrać jako pierwszą. Mój wybór padł na napad bezpieczna strefa, gdyż jest to mapa dość rozpoznawalna i bardzo stara. No i przy okazji też bardzo ładna. Najpierw zacząłem od wyznaczenia wymiarów budowli, ponieważ chciałem, żeby mapy były odwzorowane 1 do 1, to zbudowałem prostokąt o wymiarach 23 na 37 bloków. Postanowiłem także wyznaczyć sobie ścianę oraz gąszcz, żeby później mi się łatwiej budowało. A tak finalnie to wygląda po przeróbce. No, co jak co, ale wygląda całkiem nieźle. No dobra, niech zostanie tak jak jest. Uznajmy, że to jest safe. Dobra. I tak się prezentuje pierwsza zbudowana mapa. Możecie ocenić w komentarzach. Tymczasem ja przechodzę do budowy kolejnej. Następna mapa, którą postanowiłem budować, to zadyma rzut karny. Wybrałem tą mapę, ponieważ... no, jest po prostu ładna. Ponieważ wszystkie mapy 3x3 mają takie same wymiary, postanowiłem skopiować fundamenty. Pracuję mądrze, a nie ciężko. Budowa tej mapy wyglądała tak samo jak budowa poprzedniej. Nic szczególnego. Do czasu. No ejże. Co jest kurde? Powinno być inaczej. Tak, dobrze myślicie. Walnąłem się w obliczeniach. Mapa, owszem, ma 37 kratek długości, ale łącznie z bramkami. Więc, no... niby nic, ale kurde... słabo trochę wyszło. Nawet nieźle wyszło. I na sam koniec piłeczka. A tak się prezentuje efekt końcowy. Powiem szczerze, że jestem nawet zadowolony. Napiszcie w komentarzu, jak wam się to podoba. Ostatnia mapa, którą chciałem budować, to Potok Czaszek, czyli mapa do Solo Showdown. Wybrałem tą mapę, ponieważ jest moim zdaniem najładniejszą z map solo. Niestety z tą mapą był jeden problem. Ona jest bardzo duża, a ja nie znam jej wymiarów. Więc musiałem wszystko budować blok po bloku. No nareszcie, ile można było. Musiałem także rozegrać parę meczy w Brawl Stars, żeby sobie zobaczyć, gdzie stoją skrzynki. Ostatnia rzecz, którą musiałem zrobić, to posianie pszenicy na całej mapie, ponieważ nie istnieje w Minecrafcie żadna trawa wysokana dwa bloki, która ma żółty kolor. W ogóle żadna trawa nie ma żółtego koloru. A tak się prezentuje efekt końcowy. Moim zdaniem to właśnie ta mapa wyszła mi najlepiej. A wy jak myślicie? Napiszcie w komentarzu.